Na co dzień za murami sandomierskiego seminarium alumni uczą się, modlą i wiodą spokojne życie, aby przemyśleć swoje powołanie, spotkać się z samym sobą, ze swoimi radościami i trudnościami, żeby dobrze przygotować się do kapłaństwa i w przyszłości głosić Słowo Boże. Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu raz w roku otwiera swoją furtę dla wszystkich, aby mogli zobaczyć, jak żyją. Po raz 22 już otwieramy dzisiaj nasze bramy, naszą furtę. Przygotowujemy coś dla ducha i coś dla ciała. Była msza święta w intencji dla wszystkich życzliwych nam przyjaciół i sympatyków. Jest też adoracja Pana Jezusa w kaplicy seminaryjnej w intencji powołań. Mamy też spotkanie z seminarzystami, którzy mówią o powołaniu, wystawę misyjną, wystawę naszych ornatów. Ale mamy też coś z takich rzeczy, które mogą cieszyć bardziej oko. Mamy spotkanie z grupą, która będzie prowadziła zabawy, grupą Trio z Rio. Mamy rozgrywki sportowe, siatka, piłka nożna. Mamy też sporo różnych kramów, tak żeby każdy, młodszy, starszy, większy, mniejszy, czuł to się dzisiaj u nas dobrze. Goście odwiedzający seminarium mieli okazję do zwiedzania, rozmów z klerykami i wykładowcami. Mogli również uczestniczyć w quizie o seminarium czy w rozgrywkach sportowych. Wejść do seminarium można w prawie wszystkie miejsca, można poczuć grubość tych murów, omodlenie tych murów, można wejść do kościoła, można wejść do sali księdza Wincentego Granata, którego proces beatyfikacyjny też się toczy, można wejść do jadalni kleryckiej, tam jest teraz kawiarenka, zobaczyć przez chwilę, jak wygląda ten budynek, gdzie mieszkają klerycy, chociaż ten dzień dzisiaj jest inny niż zwykłe dni seminaryjne, ale też dobrze. Dzień otwartej furty to czas przede wszystkim modlitwy o powołania i zachęcenia tych nieprzekonanych do przemyślenia swojego dalszego życia. Czas majowy, czas szukania, czas też pewnych decyzji, bo to jest czas matur tak naprawdę. I liczymy, że może w sercu jakiegoś młodego człowieka też jest taka chęć, może zafascynowanie, zaciekawienie życiem w oddaniu też drugiemu człowiekowi i przybliżaniu Panu Boga, Pana Boga. W diecezji sandomierskiej organizowanych jest wiele akcji powołaniowych, rekolekcji, spotkań z młodymi ludźmi. Aktywnie działają koła parafialne, środowiska wiernych, którzy każdego dnia chcą przybliżać się do Pana Boga i pogłębiać swoją wiarę.